Cześć wam wszystkim, ja jestem Paweł i chciałem was pokazać, jak pierwszy raz wystartować w zawodach, jakie mamy klasy, jaki jest podstawowy sprzęt i co potrzebujecie, żeby wystartować w zawodach jako początkujący. I dlatego mam tutaj tyle modeli, żeby pokazać mniej więcej, jakimi klasami ścigamy się na zawodach. Więc jeżeli jesteś pierwszy raz, gdzieś pierwszy raz się z tym wszystkim spotykasz, ten film na pewno jest dla ciebie. Bardzo szybciutko omówimy tutaj, nie chciałbym was za bardzo w tym filmie przeciągać. Więc mamy podstawowe klasy, które ścigają się w Polsce u nas na zawodach w Łodzi. Więc mamy tak, klasę 1.14, są to mniej więcej tego typu modele. Bardzo, bardzo fajne w obsłudze, bardzo łatwe, czyli tak, klasa 1.14 badzi, czy też tradzi na szerszych kołach, z troszeczkę dłuższą płytą, mniej więcej tym się to różni. Potem mamy klasę tak zwaną RC Track Strat, czyli wszystkie modele, które nie pasują do innych klas, a kupiliście taki samochód, chcielibyście się pościgać i nie za bardzo możecie znaleźć miejsce dla siebie, to ta klasa jest dla was. Bardzo fajna podstawowa klasa i od tej klasy warto gdzieś tam sobie zaczynać, jeżeli nie macie modeli, które są przypisane do poszczególnych klas. Tutaj mamy przykład chyba Jumpshota HTI, świetnie się nadaje do tej klasy. Potem już mamy klasy troszeczkę bardziej sprecyzowane, czyli tak zwaną klasę Short Course i tutaj wezmę, o proszę bardzo, ten samochód, tak zwany Traxa Slash z napędem 4x4, czy też z napędem na dwa koła, tak zwany, to jest klasyczna klasa Short Course. Oczywiście innych marek takie Short Course'y też jak najbardziej się nadają. Ja tutaj odłożę, bo mój kolega Michał zaraz będzie wychodził do domu, a jesteśmy na torze w Łodzi. Michał, tutaj masz model, dziękuję ci serdecznie. Lecimy dalej. Kolejna klasa, która występuje u nas na zawodach, są już klasy bardziej sportowe, modele bardziej zawodnicze. Jest to model mniej więcej, tutaj obudowa, ona dokładnie nie jest założona, ale jest to tak zwana Track Pro. Są to modele właśnie, które mniej więcej wyglądają w taki sposób. Jest to model nieuzbrojony, czyli bez elektroniki. I to jest klasa tak zwana Track Pro, potem mamy klasę Stock i klasę Modified, tak zwane już klasyczne Budgie. Więc w klasie Stock mamy, tutaj jest akurat mój model, ja głównie jeżdżę w klasie Stock, więc to jest model przygotowany do klasy Stock. W klasie Stock już mamy sprecyzowaną elektronikę i jeździmy na tak zwanej elektronice Just Stock. To jest jedna z najtańszych tak zwanych combo elektroniki do modeli, czyli RX10 Just Stock, to występuje zawsze razem. Każdy, który startuje w klasie Stock, czy jest to z napędem na tył, czy z napędem na cztery koła, mamy tutaj tą samą elektronikę, to oczywiście wyrównuje szanse, więc to jest klasa Stock. Gdzie jeździmy właśnie takimi modelami. To jest model 4WD, tak samo występuje w klasie Stock i mamy taką samą elektronikę. W tym przypadku mamy model Iwa Czarneckiego. Jest to klasa, jest przystosowany do klasy Modified. Kolejna klasa jest to klasa Modified 2WD i tutaj ja wam szybciutko pokażę. Mamy już silnik i regulator, jaki chcemy, czyli tutaj jest chyba 6,5 zwoja, czy coś takiego, założony silnik Oriona, regulator Oriona, więc jest tutaj już bardzo duże prędkości i to już tą klasę polecamy oczywiście dla bardziej zaawansowanych, tak? Kolejną rzecz, jaką wam chciałem pokazać, jest to klasa 4WD, czyli 4WD, najszybsza klasa na zawodach i to jest model Iwa Czarneckiego, też wam pokażę, czyli mamy tak, najwyższej klasy elektronika, właśnie tutaj Hobbywinga, oczywiście tutaj jest bateria mniej więcej wygląda tak do tych modeli, czyli jeździmy głównie na shortpakach, oczywiście w hardcase'ie, czyli mniej więcej taki zestaw jest do klasy 4WD Modified. Idąc dalej, kochani, kolejne podstawowe rzeczy, jakie potrzebujemy. Potrzebujemy jakiś ręczniczek, my mamy tutaj matę, czyli mniej więcej coś takiego. Potrzebujemy stolik, warto zaopatrzyć się w stolik. Zwykły przedłużacz, żeby gdzieś tam się podpiąć i mieć napięcie na stoliku. Do też jakiejś podstawowej ładowarki. Tutaj mamy jedną z najtańszych na rynku ładowarkę.
A tutaj jest ładowarka już troszeczkę, troszeczkę bardziej zaawansowana. Śmiało możecie w taką ładowareczkę sobie, sobie gdzieś inwestować. Niezbędne narzędzia. Pędzelek bardzo się przydaje, polecam serdecznie. Podstawowy zestaw kluczy, czyli klucz 1,5 mm, w zależności od jakiego, jaki model posiadamy, klucz 2 mm, klucz 2 mm na kulce, bardzo łatwo jest nam pod lepszym kątem odkręcać śrubki, klucz do kół, czyli klasyczny, chyba 7 mm, klasyczny klucz, klucz do kół, jakieś niewielkie kombinerki, też się bardzo przydadzą, przydadzą się nam też nożyczki, i oraz klucz 2,5. To jest mniej więcej taki bardzo podstawowy zestaw. Oczywiście, co Wy sobie dobierzecie, to już jest tak naprawdę Wasza indywidualna sprawa i wymogi Waszego samochodu. Oczywiście potrzebujecie jakąś aparaturę. Ja mam tutaj Sunwe M17, natomiast to jest już bardzo zaawansowana aparatura. Wy aparaturę sobie oczywiście dobierzecie sami. Bateria 2S w hardcase. To jest też jedna z najtańszych baterii. Tutaj mam od kolegi właśnie od tego modelu. Sprawdza się z nim wystarczająco, natomiast 2S w hardcase to jest maksymalna bateria, którą możemy używać na zawodach. Szmatka, jakaś szmatka, żeby gdzieś jakiś olej, coś wytrzeć, też bardzo, bardzo fajne. Papier też się bardzo przydaje. No i kochani, oczywiście lipowak. Ja mam tutaj akurat lipowak chudego, tutaj mamy jeszcze jeden lipowak, tak zwany taki większy, także mniej więcej coś takiego, to musicie mieć na zawodach. To jest konieczne, to jest nasze bezpieczeństwo, chociaż w podstawowej wersji chroni nas przed jakimś większym pożarem, no bo baterie czasem lubią gdzieś tam się popsuć, więc to są rzeczy, które potrzebujecie, żeby się przygotować na zawody. Mam nadzieję, że taki szybciutki tutorial Wam się przyda. Fajnie jest mieć gdzieś ze sobą jeszcze dwie takie rzeczy, ale to już nie jest do końca obowiązkowe, natomiast gdzieś Wam się przyda. Taka płyta, ona jest bardzo fajna do tego, żeby na niej sobie położyć samochód. O, wezmę na przykład taki samochodzik. 1.14. Na tej płycie możemy ten samochód sobie położyć, ustawić, sprawdzić jego wysokości, sprawdzić jak pracuje, oraz podstawkę na model, gdzie możemy ten model troszeczkę mieć wyżej, wtedy mamy koła wyżej, możemy sprawdzić jak on pracuje na stoliku. W taki mniej więcej sposób możemy przygotować się do pierwszych zawodów. W dalszej części poinformujemy Was, w kolejnym filmiku poinformujemy Was, jak zapisać się na zawody, jak zachowujemy się na torze, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krok po kroku wprowadzimy Was w świat zawodu właśnie tymi filmikami. Mam nadzieję, że taka wersja i taki sposób gdzieś Wam się przyda. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w śmiało komentarzach. Jeżeli ktoś będzie potrzebował więcej informacji, jesteśmy tutaj dla Was. I pozdrawiamy Was serdecznie z toru Race Start Shop, teraz pod Łódź, w Łodzi. Do zobaczenia.